Siemanko, przygotowałem dla Was listę 10 karcianek dla samotnych wilków. Podczas selekcji zwracałem uwagę na kilka elementów. Liczba odbiorców, nietypowe połączenia i pomysł na siebie. Zaczynajmy. Na pierwszy ogień lekarstwo uśmierzające ból występujący po napisach końcowych w grze Wiedźmin 3 Dziki Gon. Tym razem nie mamy do czynienia z Wiedźminem, ponieważ wiedźmińskie opowieści opowiadają historię królowej Mef. Zaprawiona w boju królowa Lyrii i Rivii staje w obliczu wrogiej inwazji. Mimo że mowa jest o karciance, wątek fabularny jest nad wyraz rozbudowany i pochłaniający. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie świetna praca aktorów głosowych, rozbudowany i zaskakująco przyjemny scenariusz oraz podejmowanie trudnych decyzji mających wpływ na rozgrywkę. Na domiar dobrego możemy liczyć na zaskakujące zwroty akcji. Z pewnością mogę powiedzieć, że fani serii o przygodach Geralta nie będą się tutaj nudzić. Zbieranie minerałów jest dosyć istotną częścią gry, ponieważ posłuży do rozwoju bazy. Podczas podróży można natknąć się również na zadania. Jeśli chodzi o pojedynki, każda walka odbywa się na zasadach karcianych starć, które fani wieloosobowego gwinta znają nad wyraz dobrze. Nie bójcie się jednak powtarzalności, ponieważ niektóre bitwy wyróżniają specjalne zasady zmieniające przebieg starć. Warto również wspomnieć o tym, że wiele kart zostało przerobionych na potrzeby tej opowieści. W mojej ocenie pozycja po prostu obowiązkowa. Chętnych zapraszam do obejrzenia pełnej serii na moim kanale. Nie będę daleko od prawdy, jeśli powiem, że Slay the Spire jest jedną z najjaśniejszych gwiazd na platformie Gabena. W chwili tworzenia tego materiału karcianka cieszy się ponad 140 tysiącami recenzji. I wiecie co? Aż 97% jest pozytywnych. Fenomen! Pytanie tylko jedno. Dlaczego? Zacznijmy od najważniejszego elementu gry, czyli rozgrywki. Głównym zadaniem gracza jest odwiedzanie różnorodnych pomieszczeń. Trasa podróży może być jednak różna, ponieważ do dyspozycji mamy zawsze kilka dróg. Ustalenie odpowiedniego planu jest dosyć ważne, ponieważ możemy zawczasu przygotować określony plan działania. Jest to ważne, ponieważ w jednym pomieszczeniu mogą znajdować się przeciwnicy, w drugim przydatny handlarz, a w trzecim specjalne wydarzenie. Nawet po kilkudziesięciu próbach byłem w stanie natrafić na coś innego oraz ciekawego, dlatego nie musicie martwić się o różnorodność. A to dopiero początek. Podczas podróży możemy dodawać nowe karty, czy odnajdywać potężne artefakty. Twórcy postawili na niebywałą różnorodność, dlatego każdy śmiałek będzie w stanie stworzyć talię składającą się z wielu kombinacji. Jeśli chodzi o mnie, odkrywanie ich sprawiło mi multum frajdy. Do tego jeszcze cztery klasy postaci, które znacząco się od siebie różnią. Genialna pozycja dla fanów karcianek. Produkcję warto nadrobić także ze względu na nadchodzącą kontynuację. A jeśli wciąż nie jesteś przekonany, widzu, polecam serię na moim kanale. Z pewnością wielu graczy kojarzy studio o nazwie Cly Entertainment. Głównie ze względu na... I tutaj pozostawiam Wam wpisanie określonego tytułu, bo jest ich przynajmniej kilka. Szkoda jedynie, że wielu graczy nie zna gry karcianej właśnie od tego studia. Jest nim właśnie Grifflets, która wyróżnia się na tle konkurencyjnych projektów. Mnie najbardziej zaskoczyła pełna swoboda podczas podejmowania trudnych decyzji, mających wpływ na dalsze losy naszych bohaterów. Najlepiej widać to na przykładzie pokonanych przeciwników, ponieważ w naszych rękach jest ich los. Oszczędź lub zabij. Wybór należy do ciebie. Miej jednak na uwadze potencjalne konsekwencje, które zawsze mają swoje odzwierciedlenie. Warto tutaj zaznaczyć, że do dyspozycji mamy kilku bohaterów. Najciekawsze jednak jest w tym to, że każdy z nich otrzymał odrębną kampanię. Na początku myślałem, że po przejściu pierwszej historii zaliczę drugą, ale po prostu innym bohaterem. Nic bardziej mylnego. Twórcy zaoferowali nam zupełnie inną opowieść, a więc eksplorujemy nowe miejsca, spotykamy nowych bohaterów, zmienia się po prostu rozgrywka. A skoro już przy niej jesteśmy, walki karciane podzielono, co ciekawe, na dwa rodzaje, rozmowy oraz zwykła walka. Dzięki temu prostemu zabiegowi mamy do dyspozycji dwie talie, inne rodzaje starć, no i przede wszystkim różnorodność. Do tego fantastyczny świat rodem z kosmosu, przyjemne udźwiękowienie oraz wcześniej wspomniana swoboda. Zapraszam serdecznie do obejrzenia pierwszej kampanii na moim kanale. Kolejna perła na Steamie. Co ciekawe, jeszcze pachnąca, ponieważ jej premiera miała miejsce na początku 2024 roku. Na pierwszy rzut oka Balatro wygląda na zwykłą grę karcianą, którą takie dinozaury jak ja pamiętają z dzieciństwa, gdy dziadkowie dawali nam fory.
Nic bardziej mylnego. Rogalik ma w sobie nad wyraz rozbudowaną mechanikę budowania talii. Duża zasługa leży w zagrywaniu niedozwolonych kombinacji. Dla przykładu mogę powiedzieć, że jokery odmieniają przebieg gry, dlatego warto mieć skubańców w swojej ręce. A w ramach ciekawostki dodam, iż jakiś czas temu pojawił się w produkcji także Wiedźmin. Co to oznacza? Nowe aktualizacje nie tylko naprawiają błędy i problemy, lecz także dodają zupełnie nową zawartość. A już teraz możecie zagrać w rozbudowany tryb kampanii z 8 poziomami trudności. I tak naprawdę nie ma potrzeby, żebym musiał mówić tutaj więcej. Jestem pewny, że bardzo szybko załapiecie zasady. Ostrzegam jedynie, że produkcja jest nad wyraz ciągająca. Nie jeden gracz wspominał o rozwodzie. Grasz na własną odpowiedzialność. Kolejna produkcja jest idealnym przykładem na to, że wciąż można tworzyć ciekawe, intrygujące oraz wciągające produkcje, które nie wymagają od graczy ślęczenia przy poradnikach. Inscription to kolejny hit platformy Gabena. Na ponad 100 tysięcy recenzji, aż 96% jest pozytywna. Dlaczego? Nieco mroczna produkcja jest miksem karcianki, rogalika, łamigłówek i horroru psychologicznego. Jednym z charakterystycznych elementów rozgrywki jest możliwość poświęcenia własnych kończyn w przypadku chęci kontynuowania dalszej rozgrywki. Utrata kawałka ciała wiąże się jednak z pewnymi ograniczeniami, mającymi wpływ na dalszą potyczkę. Warto tutaj wspomnieć, że rzucanie kart na stół nie jest jedyną czynnością. Po chatce naszego przeciwnika można się rozglądać. Po co? Polecam sprawdzić samemu. Wracając do kart, sama rozgrywka jest prosta i przyjemna, dlatego gracz bardzo szybko zrozumie zasady. Nie dajcie się jednak zwieść. Mimo wszystkiego starcia wcale nie będą należeć do najprostszych. Mimo wszystko o zniechęcenie jest trudno. Ukończenie kampanii jest pełne niespodzianek i ciekawych zdarzeń, dla których warto siedzieć przy stole do samego końca. Dodatkowo muszę tutaj pochwalić produkt za mroczny, straszny klimacik oraz prostą i świetnie wpisaną w stylistykę gry grafikę. Powodzenia! Kolejna mroczna, przygnębiająca produkcja oraz wyjątkowa hybryda melduje się na mojej liście. Warto tutaj zaznaczyć, że bazuje ona na uniwersum, które powinni kojarzyć przede wszystkim fani popularnej gry planszowej inspirowanej legendami arturiańskimi oraz mitami celtyckimi. Tainted Grail Conquest na pierwszy rzut oka przypomina RPGa z elementami rogalika opartego na budowaniu talii. Do wyboru mamy aż 9 herosów, którzy wyróżniają się określonymi umiejętnościami. Na początek będzie dostępny jedynie barbarzyńca, ale wraz z rozwojem rozgrywki pojawią się kolejni. Po wybraniu bohatera przyjdzie pora na eksplorowanie nad wyraz paskudnego i mrocznego środowiska, rozmowy z mieszkańcami oraz walkę z równie nieprzyjemnymi przeciwnikami. Dla mnie to akurat chleb powszedni, bo wspomniane atrakcje przypominają dark fantasy z krwi i kości. Jeśli chodzi o same pojedynki, przypominają one nieco walki z Darkest Dungeon i Slay the Spire. W starciach postawiono na dobrze znany wszystkim system turowy umożliwiający tworzenie diabelskich i morderczych kombinacji. Według informacji na Steamie obecnie możemy liczyć na 100, ale to jest 460 kart, 340 pasywnych zdolności. No, bomba! Wraz z rozwojem rozgrywki rozbudujemy także naszą wioskę, zapraszając pewne osoby, które okażą się kluczowe przy nowych wypadach. Pamiętajcie też, że tutaj umiera się sporo. Pozycja warta uwagi. Nie mogę w to uwierzyć, ale utrzymujemy się w mrocznych realiach. Black Book to przygnębiająca produkcja RPG, w której rzeczywistość przenika się z mitami. W produkcji wcielamy się w młodą czarodziejkę, która poświęciła swoje życie w walce z siłami ciemności. Pech chciał, że pewnego dnia dziewczyna postanowiła odmienić swój los i zapragnęła poślubić ukochanego. Marzenie legnie w gruzach chwili, gdy narzeczony zginie w tajemniczych okolicznościach. Brzmi dobrze? To jeszcze nie koniec. Teraz przechodzimy do najlepszego. Bohaterka odnajduje demoniczny artefakt, potrafiący spełniać dowolne życzenie osoby, która odnajdzie 7 pieczęci. W ten oto sposób rozpoczynamy wspaniałą opowieść o wyjątkowej miłości i niebywałym poświęceniu. Podejrzewam, że wszystko nie robiłoby na mnie aż tak wielkiego wrażenia, gdyby nie fakt, iż cała opowieść została osadzona w bardzo ciekawym okresie. Bohaterka przemierza wiejskie obszary Rosji za czasów panowania cara. Do tego twórcy dorzucili mitologię północnej Rosji, którą poznamy lepiej dzięki dostępnej grze encyklopedii stworzonej przy pomocy ekspertów. Dodatkowym elementem przemawiającym za grą jest fantastyczna oprawa graficzna. Twórcy postawili na prostą, wyjątkową szatę graficzną, która nadaje grze unikatowego charakteru. Dla mnie to najpiękniejsza szata graficzna i najciekawsza opowieść na tej liście.
Brakuje niestety polskich napisów, mimo wszystko polecam z całego serca. Dobra, najwyższa pora na prezentację zdecydowanie bardziej przyjaznego i przystępnego projektu. Wild Frost to bardzo przyjemny i dosyć uroczy rogalik. Na pierwszy rzut oka przyciąga on uwagę bajkową szatą graficzną i wyjątkowo zabawnymi rysunkami. W produkcji poznamy lepiej świat zmagający się z trudnymi warunkami atmosferycznymi. Na całe szczęście jest ostatni bastion dzielnie stawiający czoła niekończącej się zimie. Na jego czele stoi jeden z liderów. Od razu napomknę o dosyć istotnej sprawie. Warto dwa razy zastanowić się nad jego wyborem, ponieważ każdy wyróżnia się określonymi umiejętnościami oraz statystykami. Na całe szczęście do walki przystąpią także lodowi kompanii, których znajdziemy po drodze. Fajne jest to, że gracz może wybrać kierunek rozwoju swojej armii podczas wielu wyborów. Ba, rozgrywka nawet zachęca do licznych eksperymentów oraz modyfikacji. Z czasem przyjdzie także pora na ulepszanie swoich kart. Wybieraj mądrze. Jeśli chodzi o starcia, mamy tutaj do czynienia z turami. W tym wypadku istotne jest to, że karty nie atakują w każdej rundzie. Bardziej przypomina to kontrowanie zagrań. Minusem, niestety, jak poprzednio, jest brak polskiej wersji językowej. Kolejna propozycja na mojej liście może być nie lada wyzwaniem dla każdego gracza. Card Shark, jak sama nazwa podpowiada, stawia na bardzo nietypowe rozwiązania, które stawiają na spryt, przebiegłość i podstępność chętnych do gry. Dla jasności, w tej chwili naprawdę nie żartuję, ponieważ najważniejszym elementem rozgrywki tej wyjątkowej karcianki jest umiejętne zwodzenie przeciwnika za nos. Dlatego podpuchy, oznaczanie kart, fałszywe przetasowania, podmiany talii czy oszustwa podczas rozdań są na porządku dziennym. Zapomnij o grzecznym przestrzeganiu zasad. Po prostu graj według własnych zasad. Uprzedzam jedynie, że złapanie gracze na gorącym uczynku wiąże się z poważnym problemem. Konsekwencje są naprawdę groźne. Dodatkową zaletą gry jest nietypowa szata graficzna, która czyni tę grę wyjątkową. Postacie mają wyraźnie zarysowane kontury, przypominające stylistykę znaną by chociażby z komiksów. Tło jest natomiast rozmazane i wyróżnia się nietypową perspektywą. Jeśli do tego wszystkiego doliczymy udźwiękowienie, stawiające na ambitne podejście orkiestry oraz osadzenie akcji we Francji z XVIII wieku, mamy jedną z najciekawszych pozycji na tej liście. Szkoda jedynie, że twórcy nie zdecydowali się na polską wersję językową, ponieważ nierzadko zobaczymy dialogi pomiędzy postaciami. Na koniec zostawiłem produkcję mało popularną, którą znać mogą głównie widzowie mojego kanału. Throne of Bone pozwala wcielić się w rolę złowrogich jednostek i głównym zadaniem jest zatrzymanie odważnych śmiałków poszukujących skarbów i chwały w naszym zamku. Produkcję podzielono na kilka rozdziałów. Na początku startujemy ze skromną liczbą jednostek czy reliktów. Wraz z rozwojem sytuacji będziemy w stanie inwestować w silniejszych sprzymierzeńców, którzy pojawią się w sklepie po zakończonej bitwie. Sama walka jest w pełni automatyczna, dlatego w naszych rękach jest głównie odpowiednie przygotowanie stołu. Ważna jest też odpowiednia kolejność jednostek ze względu na szereg zasad. Dla przykładu mogę tutaj podać podział na dwa rzędy. Jak łatwo można się domyślić, pierwszy jest w stanie zablokować obrażenia i ratować jednostki z tego drugiego. Nie ma co się jednak cieszyć, bo nie jest to zawsze możliwe ze względu na mnogość różnych zaklęć i umiejętności jednostek. I to jest właśnie największa zaleta gry. Do wyboru mamy mnóstwo elementów. Zaczynając od jednostek, kończąc po różnego rodzaju zaklęciach. Ważną informacją jest to, że w tej chwili produkcja znajduje się we wczesnym dostępie. Na całe szczęście co jakiś czas pojawiają się konkretne aktualizacje z ciekawymi nowościami lub istotnymi modyfikacjami. Brakuje polskiej wersji językowej, ale na całe szczęście jest to wszystko raczej przejrzyste. Jeśli wciąż macie wątpliwości, obejrzyjcie kilka odcinków na moim kanale. No i koniecznie dajcie znać w sprawie karcianek, których zabrakło w tym materiale. Czekam na wasze propozycje. Do następnego. Grief Lance. Kurde.